Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w kolejnym wydaniu magazynu hokejowego BitCovid19, tak nazywa się turniej, który niebawem rozpocznie się w Słowenii. Dlatego dziś gośćmi są przedstawiciele naszej reprezentacji, dyrektor sportowy PZHL i asystent selekcjonera Roberta Kalabera Tomasz Dąkowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. I kapitan naszej reprezentacji Bartosz Ciura, witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Panowie, BitCovid19 to nazwa turnieju, ale my mamy zamiar bit wszystkich rywali chyba po kolei w tej imprezie. Na co się nastawiamy, jeżeli chodzi o ten wyjazd do Słowenii, panie dyrektorze? Czy będziemy zwracać uwagę na grę, na wyniki, czy na jedno i drugie? Znaczy, mi się wydaje, że musimy na wszystko zwrócić uwagę, na grę, na wyniki. Choć wynik nie jest to najważniejsze, nie mamy jakiegoś konkretnego celu, nie są to mistrzostwa, jest to turniej. Dlatego no przede wszystkim jedziemy po to, żeby realizować założenia taktyczne, które z trenerem są pracowane już od lata zeszłego. Sprawdzenie zawodników pod kątem przydatności do reprezentacji, wybór optymalnego składu już na kwalifikacje olimpijskie. Ale patrząc na zestawienie rywali, Słowenia, Francja, Austria, Ukraina, Rumunia, no to są drużyny, które z pewnością poprzeczkę zawieszą wysoko i to są drużyny, z których możemy czerpać wiele pozycji, wątków i doświadczeń. Na pewno tak, dlatego zdecydowaliśmy się właśnie uczestniczyć w tym turnieju. Ze względu właśnie na jakość tych drużyn. Nawet mimo tego, że ten turniej rozgrywany jest może w takiej dla nas nietypowej porze, w połowie maja. Ale miejmy nadzieję, że będzie to procentować później w następnych zgrupowaniach, w następnych meczach, a przede wszystkim w turnieju głównym. Bartosz, czy to jest problem, że ten termin jest taki, a nie inny? Bo Mistrzostwa Świata byłyby pewnie rozgrywane no może 2 tygodnie wcześniej i też bylibyście po sezonie. No szczerze mówiąc, dzięki temu, że mieliśmy kontakt cały czas z tym lodem, to uważam, że to nie jest jakiś duży problem, bo mieliśmy te treningi, było trochę wolnego, więc wszystko tak naprawdę zweryfikuje ten turniej. Kłopot może być, jeżeli chodzi o kadrę reprezentacji, gdyby coś się wydarzyło, no bo wiemy, że przydarzają się kontuzje, przydarzają się choroby i ten skład powołany wcześniej, no to byli zawodnicy, którzy byli mentalnie nastawieni na to, że mają być przygotowani do gry i cały czas są na lodzie. Jeżeli mielibyście coś uzupełniać, to tu już się pojawia pewien problem, panie dyrektorze. Znaczy, w tym momencie już nie będziemy uzupełniać. Mamy w miarę szeroką kadrę 25 zawodników, także dwóch rezerwowych w razie odpukać jeszcze mamy. Także myślę, że no, tutaj nie ma się czym przejmować. Nawet jeżeli coś by się stało, to są zastępcy, jak nie, no to będziemy kończyć w takim składzie, jaki będzie. Bartosz, wiadomo, że pandemia pandemią, no na szczęście powoli to wszystko się uspokaja, ale to też Wam pewnie nastręcza pewne trudności, bo raz, że przygotowywanie do sezonu i tak dalej, te mecze rozgrywane były w zupełnie innych warunkach niż do tej pory byliście przyzwyczajeni. Teraz jedziecie na turniej, który też jest rozgrywany w tej tak zwanej bańce, więc to nie będzie taki turniej normalny. Myślę, że też przez ten czas, kiedy ta pandemia cały czas trwa, już troszeczkę się tego nauczyliśmy, przyzwyczailiśmy do tego, więc tak. Kwestia przyzwyczajenia, że tak powiem. Co do bańki, jeszcze nie mieliśmy okazji w czymś takim uczestniczyć, więc przekonamy się na miejscu. Na rywali się chyba specjalnie mobilizować nie trzeba, bo już wymieniłem te drużyny, które są. No to są zespoły z tej wyższej półki, możemy powiedzieć, więc chyba warto nie tylko sprawdzić się w boju, ale dać sobie maksa, żeby powalczyć o coś takiego, co mogłoby Was podbudować przed tym głównym punktem sezonu. No oczywiście, jedziemy tam tylko w takim celu, żeby walczyć, bo jest to dla nas najważniejsze. Może nam gdzieś tam zabraknąć umiejętności, w co też szczerze wątpię, ale nie może nam zabraknąć serca i zaangażowania. I tak mówisz, każde zwycięstwo buduje i chcielibyśmy wygrać każdy mecz, bo wiemy, że nas to jeszcze bardziej zbuduje przed kwalifikacjami olimpijskimi. Panie dyrektorze, za nami jest turniej o Puchar Trójmorza, wygrany przez biało-czerwonych. W jakich składach przyjechali Łotysze czy Litwini, to nie ma większego znaczenia. Wygraliśmy te mecze, bo na takich rywali też się trzeba mobilizować i też trzeba ich pokonywać. A co wiemy o tych przeciwnikach, którzy są przed nami? To wiadomo, że to są już przeciwnicy o wysokich umiejętnościach, grających naprawdę szybki, kombinacyjny hokej. Jest to całkiem inne tempo, dlatego nasza drużyna musi być bardzo skoncentrowana, przygotowana pod każdym względem do każdego meczu.
I każdy zawodnik, który wyjdzie, no, musi dać siebie wszystko, grać na 100%, nie będzie tam taryfy ulgowej. Znacie składy przeciwników, czy jeszcze zbyt wcześnie, żeby mówić o personaliach? Znaczy szersze składy, tak, owszem, ale myślę, że to naprawdę nie ma znaczenia. Kto by tam nie był, jaki skład by w naszych przeciwnikach był, no to tak jak mówiłem, no, po prostu musimy grać jak najlepiej. Dobry, zdyscyplinowany i szybki hokej. Bartosz, czy wy widzicie, że kadra idzie do przodu? Tak, ja myślę, że tak, bo z każdym zgrupowaniem coraz bardziej rozumiemy tą taktykę, którą trener Kalaber nam przekazuje i coraz bardziej ona zaczyna funkcjonować, więc jak najbardziej tak. No właśnie pytam dlatego, że wydaje się, że już w Janowie można zaobserwować było większą pewność siebie, że jesteście drużyną, która nawet jak straci gola, to potrafi się podnieść i potrafi jednak narzucić ten swój styl gry. To jest coś, czego brakowało w naszej reprezentacji przez długi okres, bo to była drużyna, która jak dostawała cios, to przez dłuższy czas jeszcze była w takim letargu, a teraz wygląda na to, że się szybko potraficie wznosić. Odczuwacie to samo na lodzie, czy nie? Szczerze mówiąc, nigdy nie czułem czegoś takiego, żebyśmy się nie potrafili podnieść, czy tak, teraz potrafili podnieść. Wiadomo, że tracąc gola, chcemy jak najszybciej wrócić do gry i zrewanżować się przeciwnikowi. Ale jeżeli tak jest, no to jak najbardziej to jest na plus i mam nadzieję, że tak będzie cały czas. Jeszcze jest chyba jeszcze jeden aspekt, na który warto zwrócić uwagę, no to z punktu widzenia kapitana i obrońcy można stwierdzić, że przecie częściej do przodu, że nie bronicie wyniku nawet jak jest korzystny, tylko szukacie kolejnych goli. Tak, no tak jak mówisz, no to jest nasza taktyka. Chcemy jak najbardziej grać do przodu, jak najbardziej forczykować przeciwnika i spychać go do defensywy, bo doskonale wiemy, że łatwiej się gra w tercji przeciwnika, aniżeli bronić u siebie. Panie dyrektorze, tak patrząc na kadrę, no to gramy tym, co mamy, czy gramy optymalnym zestawieniem? Nie jest to nasz optymalny skład. Z różnych względów paru zawodników nie mogło przyjechać, uczestniczyć w tym zgrupowaniu. Dlatego jest miejsce dla nowych, młodszych zawodników, którzy tak samo mają szansę, jak i ci starsi, zdobyć miejsce sobie w tej drużynie już na kwalifikacje. Ja powiedziałem wcześniej, że przydarzają się kontuzje, choroby. Możemy zdradzić, kto wypadł, kto w tej reprezentacji nie wystąpi w Słowenii? No to już wiadomo, że na pewno Filip Komorski, Patryk Wronka, którzy nie uczestniczyli w tym zgrupowaniu, a byli w poprzednich z różnych względów, ze względu na chorobę też i Michalski. No, są też inni zawodnicy, którzy z różnych względów nie mogli przyjechać. Spore roszady następują na rynku transferowym. Za chwilę przejdziemy może do transferu naszego kapitana, natomiast tak mówiąc o tych wszystkich kwestiach, wiele się dzieje i u nas w kraju. Wielu zawodników zaczyna szukać swoich ofert za granicą. To jest z pożytkiem dla kadry? No na pewno tak. Byleby były to transfery do mocnych lig, w dobrych ligach, w krajach, gdzie hokej jest na wysokim poziomie. Jeżeli będą to takie transfery, to myślę, że jak najbardziej. A może ważniejsze, żeby były to transfery, w których będą grać, czy jednak można szukać w mocniejszej lidze, ale nie zawsze znaleźć się w pierwszym składzie? No ja myślę, że no celem tych zawodników, którzy szukają nowych klubów, no jest to, żeby grać, a nie żeby no po prostu nie występować, grać ławkę potocznie, jak to się mówi. No i mam nadzieję, że tak będzie. Bartek, no to o twoim transferze kilka słów też możemy powiedzieć. Ty i Filip Komorski podpisaliście z drużyną Frytka Mistka, ale w domyśle Ocelarzy Trzyniec, czyli potęgą czeskiej Ekstraligi, nie bójmy się tego powiedzieć, z wielkimi nadziejami, że do Ekstraligi pewnie traficie. No oczywiście, że tak, ale skupiamy się na tym, żeby nasza drużyna, czyli Frytek Mistek, grała jak najlepiej. Chcemy przede wszystkim awansować do play-offu i pokazać też, że my jako Polacy potrafimy wnieść jakość i potrafimy grać w hokeja. A co będzie później, tym jakoś nie zaprzątamy sobie głowy. Oczywiście chcielibyśmy bardzo, ale na razie stąpamy twardo po ziemi i skupiamy się na Frytku. Możemy powiedzieć jakieś kulisy tego transferu? Jak to było, jak to się potoczyło i dlaczego Frytek Mistek? No oczywiście, że tak. Współpracuję z menadżerem Michałem Kolarzem, z którym również grałem w Stychach. Poprosiłem go o to, czy dałby radę coś załatwić. Trafił się transfer właśnie do Frytka i wspólnie z Filipem dużo na ten temat rozmawialiśmy.
Dużo rozmawiałem na ten temat z moją żoną i podjęliśmy decyzję, że warto spróbować. Będzie raźniej w parze, w dwójce? No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. A jak, czego się spodziewacie, jeżeli chodzi o organizację gry w Czechach? Jak to wygląda? Co wam powiedzieli, jak podpisywaliście umowę z Frytkiem Mistkiem? Wiadomo, że no, są pewne warunki, które stawia klub i są pewne warunki, które stawia zawodnik. No tak jak mówię, no, przed nami jest postawiony jasny cel, że musimy awansować do playoffów, ponieważ drużyna Frytka już kilka lat się do tych playoffów nie załapała. Wiemy też, że w tym roku ta pierwsza liga będzie bardzo ciężka, bo cztery drużyny spadają do drugiej ligi. No i tak jak mówię, no chcemy pokazać się z bardzo dobrej strony to wszystko. Panie dyrektorze, czy reprezentacje interesują te kwestie transferowe też, czy nie? Bo powiedzieliśmy przed chwilą, że może to być z pożytkiem dla kadry, ale czy wy zwracacie na to uwagę, czy dla was to nie ma większego znaczenia, kto gdzie gra i patrzycie tylko na dyspozycję, jaką prezentują? No, oczywiście, że nas to interesuje. Przecież to jest bardzo ważne, gdzie gra nasz zawodnik, gdzie występuje i jaką formę prezentuje, prawda? Czy jest mu dobrze, czy nie. No, to wszystko nas interesuje. To nie jest tak, że my o nich zapominamy. Dobrze, to powiedzmy, jakie są te najbliższe plany, bo tak jak powiedziałem, no, pandemia wymusza pewne zachowania, pewne obostrzenia i pewne punkty programu, które musicie tutaj zaliczyć. Wiemy, że będzie chyba kilkakrotnie przeprowadzany test na obecność koronawirusa, jeśli Słoweńcy zorganizowali tę tak zwaną bańkę. Tak, na pewno. Tutaj już zrobiliśmy też dwa testy. Przed nami jeszcze jeden test przed wyjazdem. Trzy testy na Słowenii. Także no, musimy się dostosować. Jeżeli chcemy uczestniczyć, grać, przebywać tam, to po prostu musimy to wszystko zrobić. Wraz z zakończeniem turnieju to jest koniec sezonu reprezentacyjnego? Tak, jeśli chodzi o sezon 2021. Tak, natomiast już w lipcu przed nami następne spróbowanie krótkie, sześciodniowe. Będzie to taki przedostatni etap przed bezpośrednim przygotowaniem startowym, przed kwalifikacjami, które już 18 sierpnia zgrupowanie, a 26 kwalifikacje. Bartek, czyli co? Najważniejsze dobrze zacząć. Rozumiem, że Ukraina na start i pokonujemy i myślimy o każdym kolejnym meczu, a nie o całym turnieju. Oczywiście, że tak. Dla nas najważniejszy jest każdy kolejny mecz. Gdzieś tam nie wybiegamy w przyszłość do kolejnych meczów. I tak jak trener mówił, oczywiście ważne są dla nas wyniki, ale myślę, że ważniejsza jest dla nas dobra gra i realizowanie założeń taktycznych. No to będziemy śledzić to wszystko. Wniosków my mamy nie wyciągać jako obserwatorzy, rozumiem. To jest zadanie sztabu szkoleniowego. Znaczy każdy może wnioski wyciągnąć, no ale przede wszystkim my. Ale jeszcze może się wszystko zmienić do sierpnia. Tak, oczywiście. I jest czas nad tym, żeby popracować nad jeszcze lepszą dyspozycją. No, bez względu na to, co będzie w Słowenii. No jest to też ciężki okres, bo sierpień to jest czas jeszcze przygotowań do nowego sezonu, więc no, trzeba to zrobić bardzo rozsądnie i optymalnie, jeżeli będziemy mieć wszystko oczywiście dobrze przygotowane. A teraz jesteście po realizacji wszystkiego, co sobie założyliście? Tak, w 100% zrealizowaliśmy wszystko, co było założone. No i to jest optymistyczna informacja i to jest na pewno wiadomość, która może nas także napawać pozytywnym nastawieniem przed słoweńską batalią w bit COVID-19. Tomasz Demkowicz, dyrektor Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, dziękuję bardzo. Dziękuję. Bartosz Ciura, kapitan naszej reprezentacji, dziękuję bardzo. Dziękuję. A wszystkie mecze oczywiście z turnieju w Słowenii na antenie Polski Hokej TV. Zachęcamy do oglądania, do kibicowania naszej reprezentacji, bo z pewnością bez względu na to, czy jest to turniej towarzyski czy mistrzowski, będzie się działo. No i trzymajmy kciuki za biało-czerwonych.